wszyscy lubią Schumpetera. Myślę, że dlatego, że był to wybitny erudyta, który zdałby intelektualny test Turinga. To znaczy, był to człowiek, który był w stanie opisać poglądy inne niż jego, nawet takie, z którymi się nie zgadzał, w taki sposób, że osoba je reprezentująca mogłaby powiedzieć: tak, to jest właściwe przedstawienie tego, jak ja widzę świat, jak go opisuję. Doskonale to widać w jego książce History of Economic Analysis, opublikowanej po jego śmierci, niedokończonej. Chyba jednej z najlepszych, znaczy moim zdaniem, najlepszej w ogóle historii analizy ekonomicznej, opisującej doktryny ekonomiczne od samego początku aż do wieku XX. Oprócz tego ta jego erudycja jest widoczna już w pierwszych dziełach. W języku polskim ukazała się Teoria rozwoju gospodarczego. Mamy też to jego najsłynniejsze dzieło Kapitalizm, socjalizm, demokracja, w których to dziełach widzimy, że Schumpeter nie ma jakiejś potrzeby eksponowania jakiegoś konkretnego jego poglądu, nie ma takiej chęci wręcz narzucania własnej opinii odbiorcy, tylko przedstawia jakieś swoje rozważania, które nie są do końca usystematyzowane w taki sposób, żeby zbudować z nich jakiś paradygmat, żeby stworzyć jakąś swoją własną szkołę ekonomiczną. Między innymi dlatego Paul Samuel Wilson powiedział swego czasu, że Schumpeter stworzył specyficzną szkołę ekonomiczną, po prostu ekonomistów, którzy są zainteresowani tym, co on ma do powiedzenia i tym, co napisał, nie budując jak gdyby swojej własnej, odrębnej doktryny. W ekonomii najczęściej przywołuje się takie sformułowanie Schumpetera o twórczej destrukcji. O co w tym sformułowaniu chodzi? Termin, który się pojawił w teorii rozwoju gospodarczego, termin, z którego słynie Schumpeter, i w zasadzie jeśli mielibyśmy spekulować co do tego, czy dostałby Nagrodę Nobla, to zapewne jeśli miałby dostać, to dostałby za to pojęcie twórczej destrukcji. Schumpeter wcześniej, przed teorią rozwoju gospodarczego, opublikował taką książkę Das Wesen, w skrócie tytuł, w której przedstawił takie bardzo walrasowskie podejście do teoretyzowania w ekonomii. Skupiał się głównie w nim na takim świecie zamkniętym, w którym nie ma niepewności, w którym w zasadzie możemy przeprowadzić imputację cenową, wycenę w taki bardzo arbitralny, a prioryczny, oderwany od realnego świata sposób. Teoria rozwoju gospodarczego z kolei zawiera w sobie wiele oryginalnych tez Schumpetera, które potem się przewijały w późniejszych pracach, ale ta twórcza destrukcja wydaje się być w istocie najważniejszym z nich. Chodzi w największym skrócie o to, że przedsiębiorca, jako osoba działająca na rynku, on ma też specyficzne rozumienie i definiowanie tej osoby, ale jako osoba działająca na rynku działa w świecie niepewności i wywraca do góry nogami istniejące porządki gospodarcze, cenowe, społeczne. Stąd określenie twórcze niszczenie. Przy czym należy pamiętać o tym, że mimo użycia pejoratywnego terminu niszczenie, chodziło raczej o ten aspekt twórczego działania, nowego budowania. Schumpeter nie twierdził bowiem, tak się przynajmniej wydaje, że działalność przedsiębiorców jest negatywna, tylko raczej po prostu twierdził, że ponieważ wywraca do góry nogami istniejące schematy produkcyjne i rozmaite schematy działań, no to można powiedzieć, że dochodzi do pewnego rodzaju niszczenia. Nie chodzi oczywiście o wysadzanie budynków, tylko chodzi o to, że budynki, które mają dotychczasowe wykorzystanie, na przykład budynki, które mają jakieś dotychczasowe wykorzystanie w procesach produkcji, nagle to wykorzystanie tracą. Tak? Jeżeli mamy fabrykę Kodaka w Stanach Zjednoczonych, która zatrudnia wielu pracowników, zatrudnia również inżynierów, to kiedy pojawia się aparat cyfrowy, to dochodzi do niszczenia w tym znaczeniu, że nagle ta hala produkcyjna przestaje być potrzebna, bo zamiast tego można dostarczyć finalnej wartości konsumentom dużo szybciej, dużo efektywniej, bez wykorzystywania tejże hali właśnie na produkowanie komponentów związanych z tradycyjną kliszą filmową. I ten aspekt jakby twórczy jest istotny, bo w zasadzie, mówiąc twórcze niszczenie, Schumpeter poniekąd chciał pokazać, że jest to budowanie, tak? Jest to tworzenie nowych schematów, które dotychczas nie były znane, odkrywanie nowych rynków, które dotychczas
nie funkcjonowały. I stąd określenie twórcze niszczenie, które jest właśnie takie antywalrasowskie, jest w opozycji do tego, co pojawia się w Das Wesen, bo przedsiębiorca nie patrzy na to, jak dotychczas są wyceniane czynniki produkcji i wyceniane dobre usługi, ale dokonuje pewnego rodzaju wizualizacji, to znaczy wyobraża sobie, że przyszłe rynki będą wyglądać inaczej i nie zwraca uwagi na przeszkody, które obecnie istnieją, wręcz nawet prowadząc do tego, że pali pieniądze inwestorskie dzisiaj, bo oczekuje, że w przyszłości tych pieniędzy po prostu będzie ta wartość nowa wygenerowana, będzie dużo, dużo wyższa. Schumpeter, tak jak Mises, był uczestnikiem seminariów Bombawerka, o którym już opowiadałeś poprzednim razem. I ponoć Bombawerk właśnie Schumpetera uznał za swojego najwybitniejszego ucznia, czego Mises oczywiście żałował. Czy Bombawerk i Schumpeter mieli takie same poglądy na sprawy teorii ekonomii? To jest w zasadzie jedna z najbardziej paradoksalnych rzeczy w historii myśli, ta relacja między Bombawerkiem a Schumpeterem, bo rzeczywiście Schumpeter, uczestnik seminarium Bombawerka, był uważany przez niego za najwybitniejszego ucznia, można to bez wątpienia stwierdzić na podstawie listów, które Bombawerk pisał do swoich kolegów, ale jednocześnie w tych listach najpierw pisał, to jest w zasadzie mój najwybitniejszy uczeń, ale z drugiej strony, gdybyście zobaczyli, co on opowiada o teorii procentu, gdybyście zobaczyli, co on opowiada o teorii pieniądza, to są rzeczy jakieś kompletnie absurdalne. I rzeczywiście Schumpeter w teorii procentu był chyba bodajże jedynym ekonomistą, jeśli się nie mylę, który uważał, że w równowadze, czyli w stanie równowagi, jakkolwiek definiowanym, bo to też jest przedmiot jak gdyby sporu, co to jest stan równowagi, czy w ogóle jest sens debatować o stanach równowagi, ale przyjmując jakąkolwiek definicję stanu równowagi, dochodził do wniosku Schumpeter, że w tymże stanie równowagi stopa procentowa wynosi zero. Że oprocentowanie tak naprawdę nie istnieje. I to jest w zasadzie rzecz, której nie lubili ani marksiści, ani od czasów fizjokratów to się nie pojawiało, ani w szkole klasycznej, ani potem, prawda, w szkołach neoklasycznych, w szkole austriackiej, u Fischera i u wszystkich innych teoretyków procenta. U Schumpetera się pojawia, że 100% ma być zero. Więc i w istocie to dalej też rozwija, mówiąc, że przedsiębiorcy, którzy mobilizują kapitał, ci twórczy innowatorzy, oni tak naprawdę zawsze muszą polegać na kreacji pieniądza. I to z kreacji pieniądza bierze się, znaczy kreacja pieniądza jest, może nie tyle bierze się wzrost gospodarczy, ile jest immanentną częścią tego procesu, który jest generowany, nowa siła nabywcza przez system bankowy. To też są takie rzeczy, które sprawiały, że Bombawerk był to zaskoczony. W jednym z listów pisał, że Schumpeter, mimo tego, że twierdzi, że mu blisko do szkoły klasycznej, że lubi Davida Hume'a, lubi ilościową teorię pieniądza, to jednocześnie, mówi Bombawerk, bliżej mu do Johnów, Lowów, McLeodów i różnych teoretyków, którzy uważali, że jednak ta nominalne aspekty związane z podażą pieniądza są dużo ważniejsze. Także w wielu aspektach widzimy scysje teoretyczne między Bombawerkiem a Schumpeterem, a jednocześnie Bombawerk cały czas pozostaje pod jego czarem i cały czas uważa, że jest to jego najwybitniejszy uczeń. Prawdopodobnie dlatego, że imponował mu ów test Turinga, o którym wcześniej wspominałem. Twoja książka Kapitalizm, socjalizm, prawo własności wydaje się mieć tytuł dziwnie podobny do książki Schumpetera Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Czy doszukiwanie się tutaj śladów jakiejś kontynuacji bądź polemiki jest słuszne? Bez wątpienia, chociaż nie byłem pierwszy, bo wcześniej była też książka profesora Leszka Balcerowicza Kapitalizm, socjalizm, transformacja. Książka Schumpetera Kapitalizm, socjalizm, demokracja wydaje się być jego najsłynniejszą książką. Dlatego, że dotyczy trendów społecznych na długie lata i takie książki, jak się je pisze, to one zazwyczaj pozostają w spektrum zainteresowań przez bardzo, bardzo długie lata. Schumpeter tam w sumie przedstawia takie trzy istotne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, na dywagacje dotyczące przyszłości kapitalizmu, które się wydają być mimo wszystko bardzo trafne, bo Schumpeter wtedy dokonywał prognoz, że kapitalizm zacznie się zmieniać w system taki bardzo socjalny. I to nie dlatego, że to jest jakaś immanentna cecha funkcjonowania rynku, tylko dlatego, że system polityczny jest tak zbudowany, że będzie doprowadzał do tego, że będą narastać różne projekty socjalne, socjaldemokratyczne na mechanizmach rynkowych i zaczną nad nim stopniowo dominować. To dodatkowo pogłębione tym, że korporacje wielkie
zaczną przejmować na siebie zadania przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przestaną działać w całości indywidualistycznie w oparciu o własną działalność gospodarczą, tylko zaczną działać w spółkach, w wielkich konglomeratach. No i to połączone z ładem demokratycznym, notabene analiza demokracji też jest interesująca u Schumpetera, bo ona nie jest naiwna, więc też można go dorzucić do teoretyków politologicznych. To wszystko w efekcie poprowadzi do tego, że kapitalizm będzie zmierzał do takiego swoistego, naturalnego socjalizmu, jak mówił Schumpeter, ale w odróżnieniu od Marksa czy marksistów twierdził, że to nie problemy kapitalizmu doprowadzą do triumfu projektów socjalnych, ale wprost przeciwnie, właśnie sukcesy kapitalizmu i do tego jednocześnie zmiany w sferze intelektualnej, to znaczy klasa intelektualistów się zacznie wykształcać, która będzie promować rozwiązania antykapitalistyczne. Widzimy, że bardzo wiele z tych elementów, o których pisał Schumpeter, prawda, pracując na przełomie lat 30. 40., bardzo wiele z tych elementów rzeczywiście znajduje zastosowanie nawet w dzisiejszej sytuacji. Tak, widzimy intelektualistów antykapitalistycznych, widzimy rozrastające się konglomeraty i dominację socjaldemokratycznych projektów w bardzo wielu systemach kapitalistycznych, choć oczywiście nie we wszystkich. No ale jest jeszcze ta druga rzecz, o której chcę wspomnieć, dosyć negatywna. Mimo tej wspaniałej teorii twórczego niszczyciela, Schumpeter jednocześnie twierdził, że ład socjalistyczny teoretycznie jest w stanie funkcjonować efektywnie, to znaczy jest w stanie przeprowadzić wycenę czynników produkcji, jest w stanie racjonalizować tą produkcję, rzecz, której, prawda, przez długie lata nie mogli wybaczyć ani Hayek, ani Mises, oczywiście wybaczyć w sensie teoretycznym. Schumpeter pokusił się też w swoich pismach o coś w rodzaju ekonomicznej analizy polityki zagranicznej. Czy mógłbyś te kwestie przybliżyć? Oczywiście, to jest jeden z takich esejów, można powiedzieć, no, zapomnianych. To znaczy, gdy się pojawia Schumpeter, to się zawsze pojawia ta teoria rozwoju gospodarczego i pojawia się kapitalizm, socjalizm, demokracja. Natomiast on napisał jeszcze taki esej o imperializmie. Musimy pamiętać, że początek XX wieku to jest rozwój teorii imperializmu od Hobsona, potem przez kolejnych teoretyków też związanych z nurtami marksistowskimi pojawiały się takie tezy, że ład rynkowy, ład kapitalistyczny jest immanentnie imperialistyczny. Schumpeter tymczasem w swoim opracowaniu pokazuje, że jest to podejście całkowicie nieuprawnione. To mówię, krótkie dzieło, którego się często nie wspomina, ale zachęcam do sięgnięcia do niego, bo Schumpeter w istocie w nim stawia taką tezę dosyć mocną, że wolny handel, czyli swobodna wymiana dóbr i usług między poszczególnymi krajami, jest w istocie ruchem antyimperialistycznym. To znaczy łączenie ze sobą na przykład tendencji do pogłębiania wymiany handlowej między poszczególnymi krajami z projektami imperialistycznymi jest z gruntu tak naprawdę fałszywe, dlatego że wolny handel tak naprawdę rozsadza ośrodki władzy, przynajmniej częściowo, może nie od razu, prawda, bo można sobie wyobrazić wprowadzanie stopniowego wolnego handlu przez jakąś władzę, ale w istocie otwierając się, dopuszczając do akumulacji kapitału, która się pojawia na rynkach międzynarodowych, w istocie państwo jako taki suwerenny projekt narodowy zaczyna tracić w pełni kontrolę regulacyjną nad tym, co się z nim dzieje. I rzeczywiście, też obserwując obecnie, co się dzieje na rynkach międzynarodowych dzisiaj, możemy zauważyć, że ta rosnąca rola intensyfikacji międzynarodowej wymiany handlowej dóbr i usług prowadzi do tego, że te projekty regulacyjne, one oczywiście w niektórych aspektach się wzmacniają, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że na przykład ogromne wyzwania się pojawiają przed aparatem władzy, gdy chce, powiedzmy, wprowadzić coś takiego jak podatek cyfrowy, albo gdy chce wprowadzić jakieś regulacje dotyczące tego, co robią wielkie konglomeraty czy wielkie koncerny, które działają na takich rynkach najbardziej elastycznych, tak? Dotyczy to szczególnie rynków cyfrowych. Także to jest taka pozycja niedoceniona. No, oprócz tego też pojawia się w ogóle kwestia analizy wielkich firm u Schumpetera. Wielkich firm u Schumpetera jest dosyć interesująca, bo Schumpeter w jego czasach wielkie firmy traktowano jako coś negatywnego, automatycznie jako monopole, a Schumpeter tymczasem pokazał chwilę, to właśnie, że firmy są wielkie, że mogą koncentrować kapitał, to powoduje korzyści społeczne z jednej strony, a z drugiej strony długookresowego wzrostu gospodarczego, bo one właśnie wydają pieniądze na badania i rozwój i bez takiej koncentracji kapitału, bez stawiania na ekspansję na kolejnych rynkach, trudno byłoby sobie wyobrazić, kto te funkcje miałby spełniać. Znowu kolejna rzecz, co do której Schumpeter ma sporo racji, jeśli popatrzymy na wydatki innowacyjne i generalnie na to, gdzie te innowacje się pojawiają. Dziękujemy za oglądanie.
trzeci raz naszego trzeciego filmu o Schumpeterze. Zachęcamy do subskrybowania kanału, oglądania tych materiałów, jak i wielu innych materiałów. I jeśli zainteresowanie tym będzie rosło, to oczywiście planujemy w przyszłości kolejne nagrania, a może nawet mamy w planie przygotowanie rozmowy z pytaniami na żywo a propos ekonomistów, których omawiamy.